Drugie pytanie spoza studia, dr Jarosław Flis, także Uniwersytet Jagielloński. Panie pośle, sama obrona rozpadła się 6 lat po swoim zaskakującym sukcesie wyborczym. Ruch Palikota w 3 lata. Czy partia przez pana kierowana pójdzie tym tropem jeszcze szybciej? Sama obrona padła w 6 lat bodajże. Tutaj ruch Palikota był też przywołany, który przestał istnieć właściwie po 3 latach. Czy pańska partia pójdzie tym tropem jeszcze szybciej? To jest pytanie do naukowców. To pan profesor ma na pytanie, dlaczego on mnie pyta? W końcu jest pan osobą, która się orientuje jako jedna z niewielu, co się dzieje w Kongresie Nowej Prawicy. Tak, jak się dzieje w Kongresie Nowej Prawicy, natomiast nie wiem, jak jest w elektoracie Nowej Prawicy, bo przecież partia to jest jej elektorat. Prawda? I to o tego się trzeba pytać socjologów, trzeba pytać różnych ekonometrów, prawda, socjometrów, dlaczego mnie? Przecież nigdy się nie pyta osoby zainteresowanej. Ja jestem zainteresowany, prawda? Więc nie dam państwu uczciwej odpowiedzi, choćby dlatego, że jako osoba zainteresowana mam zbyt optymistyczne wrażenie i tak dalej. Jak można pytać? To jest właśnie jakiś też idiotyzm dwudziestowieczny, dwudziestopierwszowieczny. Jeżeli mamy problem kolei, to przecież nie wolno pytać kolejarzy o zdanie. Bo kolejarze na pewno powiedzą, trzeba dać podwyżki, prawda, i tak dalej. Jak można pytać osoby zainteresowanej? Nemo iudex in causa sua. Nikt nie jest w własnej sprawie, żeby naukowiec łamał żelazną zasadę, prawda, że to on ma na tę sprawę odpowiadać, nie ja.